Dzień dobry. Dzisiaj ruszamy na wycieczkę. A w planie mamy Knossos, ruiny Oat Minosa i stolicę wyspy, czyli Heraklion. No już czekamy na busika albo na autobus, który nas zawiezie do Heraklionu. To będzie jakieś pewnie z półtorej godziny jazdy. No i już dotarliśmy do Knossos. Jak widać, mam już kontakt z bazą. Pan przewodnik szepcze mi do łóżka. Zwiedzamy. To jest tak zwany pałac młodszy, zbudowany na miejscu pałacu starszego, który został zniszczony przez trzęsienie ziemi i pożar. Sala tronowa, a tutaj obraz malowidło gryfa. Dami betonowymi, żeby się tak nie rozpadały. Za bardzo jest oczywiście daszek jest skonstruowany, żeby warunki atmosferyczne... Oryginalna klatka schodowa. Jakieś kretyńskie uderzy. Kamień oryginalny tam na dole, tak? I tu Arthur Evans rzeczywiście w tym rejonie, wersja pokolenia północnego. Najstarsza ulica, najstarsza droga Europy. I wyjaśniła się też tajemnica labiryntu. Podobno właśnie kontynentalni Grecy, którzy tu przylatywali, przypływali, no to widzieli te ruiny, które były takie bardzo skomplikowane. Były na nich znaki takich podwójnych toporów, labros. No i od tego pochodzi nazwa labirynt. Właśnie od tych toporów i od tych takich skomplikowanych murów. Idziemy przyczaić jakieś magnesiki, nie wiem, z minotaurem albo chociaż z jakimś labiryntem, co? No już kule śnieżne gapi znalazło. Z minotaurem? Chyba tak. Zastanawiam się, co oni mają z tymi otwieraczami. No i już jesteśmy w muzeum, więc pozwiedzamy, pooglądamy te wszystkie rzeźby, malowidła, które zostały zabrane z tamtych ruin, w których byliśmy wcześniej. Tak prawdopodobnie wyglądały te ruiny, które zwiedzaliśmy wcześniej. Żytna gra planszowa, tak? Z egipskim niebieskim szklem. To jest pismo Lina Arne A. Tabliczki zachowane przez przypadek wypaliły się w trakcie pożaru. Skok przed zbyka. Pismo Lina Arne B, to zostało odczytane. Na
tutaj widać, jak cywilizacja się uwstoczniła, jak dużo bardziej prymitywne te rzeźby zaczęli robić. Jak tylko zaczęli być atakowani przez wojownicze ludy morza. No i przeszliśmy do części z freskami. Cerber, nie? Mam na to, skąd to teraz widziałem. Zwiedzanie już za nami. Dziewczyny zmęczone. Trzeba troszkę odpocząć nóżki. No ale zaraz idziemy jeszcze tutaj połazić po mieście. Tutaj te uliczki to takie bardzo typowe, południowe. Jak we Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii. I w Grecji. To jest taka, że zahaczają cię sprzedawcy po polsku. Tam bardziej bardzo. Mamy czas wolny teraz w Heraklionie na starówce, chociaż nie wiem, czy to taka starówka, bo podobno mało budynków się ostało przez trzęsienie ziemi. Ale kilka jest, na przykład tutaj jeden z czasów wenecjańskich, weneckich, kiedy tutaj Kreta była pod wpływami weneckimi. No i idziemy teraz zobaczyć uliczką do portu. Tu jakiś taki kościół. No i mamy porcik w Heraklionie, tam jakiś taki wielki wycieczkowiec. Tutaj jakaś taka baszta, forteca. Tutaj mamy jakiś market rybny z różnymi rybami, krabami, owocami morza. Ten. Chodzenie tutaj przez ulicę to jest jakiś dramat. Nawet na przejściu dla pieszych. Samochód nie zatrzyma się, musisz wejść tak naprawdę pod koła, żeby przejść przez ulicę. Masakra. Wczoraj się nabijałem, a dzisiaj gdzie kończymy? Z dobrych rzeczy jest to, że spróbuję sobie Big Taste, który jest u nas już niedostępny, chociaż tu jest trochę mniej Big, jest dużo mniejszy. Zdecydowanie Grecja nie jest dla pieszych. Totalnie brakuje chodników, trzeba popylać po ulicy. A kierowcy tak no niezbyt zważają na tych pieszych. Teraz, tak naprawdę czekamy teraz na autobus w pobliżu gościa, który wygląda w sumie jak Lenin. No i co, wracamy do hotelu, prysznic. Kolacyjka, odpoczynek. No, generalnie ja troszkę jestem rozczarowany tą wycieczką. Nic nie zrobiło na mnie takiego ekstremalnego efektu wow. Nie? Tak też tutaj jest niezbyt czysto, tak? Ale to jest już taka cecha. To jest taka cecha tych krajów południowych, wydaje mi się. Nie ma chodników, nie ma przejść dla pieszych. A nawet jak jest przejście, tak w ogóle, żeby ci się zatrzymał samochód, to musisz mu wejść przed maską. A i to nie masz chyba gwarancji, że ci się zatrzyma. No ale co też rzeczy, które były fajne, nie? No, Knossos było fajne, chociaż no myślałem, że takie będzie bardziej takie właśnie wow. Jak na przykład Pompeje większe wrażenie, czy Heraklion, nie Heraklion, tylko Herkulanum. To takie większe wrażenie robią. No lepiej są zachowane potem, tak? No ale już w Muzeum Archeologicznym tak. No były fajne, naprawdę fajne. Ten medalion z Mali, z pszczołami. No jest wypasiony. Pierwsze przedstawienie pszczół, to w ogóle jaka to była precyzja.
szokujące. Na mnie największe wrażenie zrobił ten przeskok, że tam starsze eksponaty były takie lepsze, właśnie tak ładniej wykonane, szczegółowe. Aż w pewnym momencie właśnie przyszedł ten czas, kiedy no tutaj zaczęły się wpływy zewnętrzne, tam z kontynentu zaczęli przybywać i to wszystko się stało takie niedbałe, takie no taki gorsze, takie... Upadek tej cywilizacji. Tak, tak, widać ten upadek było, no dokładnie. Ładnie. Dobra. Ale generalnie i tak, tak było spoko. Co zobaczyliśmy, to nasze. Lecimy dalej. I zaraz będzie, że typowi Polacy na wakacjach przyjechali i narzekają tylko. Jest spoko. Bardzo fajna wyspa. Bardzo fajny kraj. Znaczy ogólnie jest pięknie, tak? Jest naprawdę przepięknie tutaj. Nawet jak jechaliśmy autokarem z hotelu teraz, nie? Tutaj. To te widoki, no to są po prostu spektakularne. Kolor tej wody tutaj i te góry. No po prostu... No fajnie. Cudo. Och, grzeje. A to maj. No, miał być chill, jest chill, tylko troszkę inny niż planowaliśmy, bo dziewczyny wymyśliły, że jeszcze pójdziemy na basen. No, jesteśmy na basenie, Patrycja tańczy, Gabriela się kąpie, jest chill. To i wjechała polska muza.